W tego tegorocznego Adwentu pozdrawiam was serdecznie ksiądz Artur Czepiel. Zapraszam do pochylenia się nad Ewangelią pierwszej adwentowej niedzieli tego roku. Rozważamy fragment Ewangelii Świętego Marka, rozdział 13, wersety od 33 do 37. W tej Ewangelii Jezus trzykrotnie mówi do nas: czuwajcie. Oczywiście w pierwszej kolejności ta Ewangelia dzisiejsza nakazuje nam czuwać w oczekiwaniu na paruzję, na powtórne przyjście Chrystusa na ziemię, bo taki jest sens pierwszej części Adwentu, która potrwa aż do 16 grudnia, uświadomić nam, że Chrystus kiedyś powróci, by sądzić ziemię. Okres Adwentu ma nam pomóc jak najlepiej się na to przygotować. I to słowo czuwajcie z ważną Jezusową wskazówką. Co to znaczy czuwać w oczekiwaniu na powrót Chrystusa na Ziemię? Nie znamy daty Jego przyjścia. Wiemy, że w 2000 roku wielu ludzi spodziewało się, że Chrystus już przyjdzie na Ziemię i że świat osądzi. Końca świata ani powrotu Chrystusa nie było. Natomiast towarzyszył temu ogromny lęk i napięcie. Otóż nie musimy się bać ani końca świata, ani swojej śmierci, kiedy nasze serce jest czuwające, kiedy realizujemy to słowo Jezusa z dzisiejszej Ewangelii, kiedy czuwamy. Jakie to serce czuwające, to to serce, które jest oczyszczone przez spowiedź, które jest oczyszczone przez sakrament pokuty. I już w pierwszą niedzielę Adwentu warto sobie uświadomić, że najważniejszym wydarzeniem, jakie ma się w nas dokonać w tym okresie, ma być sakrament pokuty i pojednania, ma być adwentowa spowiedź. My często czekamy na ostatnie dni Adwentu i wtedy stoimy w wielkich kolejkach, w napięciu. Tymczasem cały adwent warto wykorzystać, by się dobrze wyspowiadać, bo serce czuwające to takie, które jest wolne od grzechu. Człowiek, który jest wolny od grzechu, który żyje w przyjaźni z Jezusem, który żyje w łasce uświęcającej, nie musi się bać ani końca świata, ani powtórnego przyjścia Chrystusa na ziemię, ani swojej śmierci, bo jest zawsze gotowy. Dlatego to słowo czuwajcie chcemy odczytać w tym właśnie klucz, jako wezwanie nas do pojednania się z Bogiem i z ludźmi w sakramencie pokuty. Już teraz, bracia i siostro, w pierwszą niedzielę adwentu warto tak wykorzystać czas, by tą spowiedź dobrze odbyć. Trzeba ją zaplanować, trzeba się do niej przygotować. Nie upychać tej spowiedzi między zakupy, a przygotowywanie świąteczne domu. Już teraz, pierwszą niedzielę Adwentu, pomyśl, bracie i siostro, kiedy twoje serce stanie się czuwające poprzez spowiedź, kiedy je oczyścisz w konfesjonale. Nie czekaj na 22-23 grudnia. Masz cały Adwent, by się wyspowiadać i bo to zrobić dobrze i owocnie. I do tego wzywać Jezus słowem dzisiejszej Ewangelii, czuwajcie. Tutaj ksiądz Mieszko. Właśnie słuchasz rozważania księdza Artura. A ja przypominam, że za tydzień my słyszymy się na Spotify i na YouTubie w kolejnym odcinku dobrej nowiny. Ale moi drodzy, chcemy też odczytać te słowa Jezusa i to jego dzisiejsze wezwanie w szerszym kontekście, w przygotowaniu się do świąt Bożego Narodzenia. Bo oczywiście. Drugie znaczenie Adwentu to przygotować nas do radosnego świętowania narodzin naszego Pana. Wiecie, wydawać by się mogło, że te święta Bożego Narodzenia już są w pełni. Od kilku tygodni witryny sklepowe ubrane są w choinki, w świąteczne dekoracje, z radia płyną kolendy. W zasadzie jakby Adwentu nie było, to może ten liturgiczny okres już nie jest nam potrzebny? Wiecie dobrze, moi drodzy, że do ważnych wydarzeń w życiu trzeba się przygotować. Kiedy czeka nas coś wyjątkowego... Chcemy wszystko zrobić, co w naszej mocy, by jak najlepiej wypaść. Gdy spodziewamy się wizyty ważnych gości, odpowiednio wcześniej robimy zakupy, sprzątamy, przygotowujemy potrawy. Kiedy zbliża się ważna rocznica, sporo wcześniej planujemy jej organizację i czynimy przygotowania. Teraz też przed nami ważne wydarzenie, święta Bożego Narodzenia. Tylko dobrze przeżyty adwent gwarantuje dobre przeżycie obchodu Narodzin Chrystusa. Zauważcie. Często słyszymy taki slogan: święta, święta i po świętach. Iluż ludzi z rezygnowanym głosem tak mówi 27 grudnia, że święta tak szybko minęły, że tyle zachodu już po wszystkim zostaje pustka. Dlaczego? Bo często te osoby do Bożego Narodzenia się nie przygotowały, zadbały o porządek w domu, o potrawy, choinkę może były nawet w kościele, nic z tego nie zostało, bo zabrakło duchowego przygotowania. Zadbali o wiele, ale zabrakło tego, co najważniejsze. I właśnie po to jest czas adwentu, po to dzisiaj adwent rozpoczynamy, by się na chwilę zatrzymać, by pomyśleć o swoim wnętrzu, by nie tylko przygotować dom na obchody narodzin Jezusa, ale by na te radosne dni przygotować swoje wnętrze, bo taki jest sens adwentowego czasu. Co zrobić, by adwent dobrze wykorzystać? Znowu wracamy do tych słów Jezusa z dzisiejszej dobrej nowiny. Czuwajcie! Przede wszystkim czuwanie w czasie adwentowym winno wyrażać się zatrzymaniem w biegu codzienności. Takim pięknym zatrzymaniem się są Roraty. Gromadzimy się na nich, by wraz z Maryją uczyć się przygotować serce dla przygodzącego Jezusa. Wiecie, ile mamy pięknych wspomnień związanych z Roratami w dzieciństwie: ciemny kościół rozjaśniony blaskiem Roratnej świecy i lampionów. Kto z nas tego nie pamięta? Wracamy z nostalgią do tych nabożeństw, tak jak gdyby one były tylko dla dzieci, a rolaty są dla wszystkich także dla dorosłych. Byśmy na kilkadziesiąt minut zostawili obowiązki za drzwiami kościoła, byśmy zamiast skupiać wzrok na monitorze komputera czy ekranie telewizora, zatrzymali się na Maryi i patronce adwentu. Ona najpiękniej przygotowała serce do narodzin Zbawiciela. W czasie Rorat chcemy prosić, byśmy i my, jak najlepiej serca, przygotowali na świętowanie narodzin Zbawiciela. Jezus mówi do mnie i do ciebie, czuwajcie, tegoroczny Adwent jest dla nas, jest dla mnie i dla ciebie. Wykorzystaj dobrze ten czas, a może pierwszy raz przeżyjesz wyjątkowe Boże Narodzenie, inne niż wszystkie do tej pory. Jezus mówi także do nas to słowo, czuwajcie, bo chce nam uświadomić, że pięknym znakiem naszego czuwania ma być gotowość serca do czynienia dobra. Pomagają w tym tak chętnie przez nas podejmowane adwentowe postanowienia. Warto podjąć jakiś trud, by jeszcze lepiej przeżyć ten wyjątkowy czas w roku liturgicznym. Możliwości jest wiele. Zapracowany ojciec czy matka może postanowić wcześniej włączyć telewizor i zaoszczędzony czas poświęcić rozmowie z żoną i dziećmi, której tak często brakuje. Zaniedbujący modlitwę człowiek może u progu Adwentu postanowić jakąś nową formę modlitwy, o którą zadba, czy to dziesiątek różańca dziennie, czy koronka do Bożego Miłosierdzia, czy jedna część różańca świętego. Przesiadujący na komputerze młody człowiek może ograniczyć jego użytkowanie i kilka zaoszczędzonych chwil przeznaczyć na lekturę Biblii. I tak i tak Warto podjąć taki trud, bo wypełnione adwentowe postanowienie będzie najpiękniejszym darem, jaki złożymy u stóp jezusowego żłubka. Bracia i siostro, potrzebujemy Adwentu. Potrzebujemy tego liturgicznego czasu, bo potrzebujemy sobie uświadomić, że nasze życie tylko wtedy ma sens, gdy jest czuwaniem, czuwaniem, w którym mamy czyste serce, wolne od grzechu. Dlatego tak ważna jest Adwentowa spowiedź, dlatego tak konieczne są Adwentowe postanowienia, dlatego tak ważny jest udział w Roratach, żebyśmy sobie uświadomili, że to życie przecieka nam przez palce, ale ma sens zawsze wtedy, gdy jest czekaniem na Jezusa. Czyńmy więc wszystko, by jak najlepiej i najowocniej przeżyć ten Adwent. On w tym roku jest krótki, ma tylko trzy pełne tygodnie, bo czwarta niedziela Adwentu wypada w wigilię Bożego Narodzenia, dlatego że od pierwszej adwentowej niedzieli zróbmy wszystko, co w naszej mocy, by ten czas wykorzystać. Jest takie opowiadanie, w którym Pan Bóg patrząc na to, co się dzieje na ziemi, przywołał do siebie anioła i mówi mu idź na ziemię i sprawdź, czy ludzie jeszcze czekają na Jezusa, mojego Syna. Przybył nią na ziemi i chodził od miasta do miasta, od wsi do wsi. Każdemu, kogo spotkał, zadawał pytanie, na kogo czekasz? Napotkane dziecko pewnie odpowiedziało na rodziców, aż wrócą z pracy. Młody człowiek odpowiedział, że na wartościową dziewczynę, z którą ułoży sobie życie. Inne dziecko odpowiedziało, że na gwiazdkowe prezenty. Dorosły mężczyzna zdenerwowany odburknął, że czeka tylko na wypłatę. Elegancka kobieta, że czeka na zasłużony urlop, i tak dalej, i tak dalej. Chodził anioł i pytał, zawsze padały jednak tym podobne odpowiedzi. Zasmucony w końcu pomyślał, czas wracać w niebiosa. Niestety, nikt tu już nie czeka na Chrystusa. I kiedy już miał zabierać się w drogę, ujrzał staruszkę. Szła pochylona, oparta o laskę, w ręku niosła modlitewnik. Gdzie idziesz, babciu? spytał zatroskany. Do kościoła rzekła słabym głosem. To może ty mi odpowiesz, na kogo czekasz? Oczy babci się zaszkliły i mówi, Ja codziennie czekam na pana Jezusa. W adwencie zadaj sobie bracie i siostro pytanie, na kogo czekasz? Czy czekasz na Jezusa? Jeżeli czekasz na niego, to już teraz cię zapraszam. Wejdź w adwent już od pierwszej jego chwili, a na pewno wyda błogosławione owoce w twoim życiu. Wszystkim wam życzę dobrego, błogosławionego czasu. Adwentu.